serdecznie, Kikowy Szlak, Słubickie Łąki, 14 maj 2014. Dzisiaj ponownie o małych zespołach. Mówiłem na ten temat przed tymi spotkaniami, przed spotkaniami z Andy Blanchardem, przed spotkaniami z Johnem Woodsworthem na jakimś tam Kikowym Szlaku, ale chciałbym dzisiaj do tego tematu wrócić, bo zdarza się i to bardzo często się zdarza, że ludzie kiedy działają sami, kiedy podejmują decyzje sami, kiedy mają być sami zdyscyplinowani, mieć tą samą dyscyplinę wobec siebie, zbyt szybko pękają, że to tak nazwę. To znaczy, pracują, potem już im się należy odpoczynek, prawda, potem mają inne rzeczy do zrobienia, bardzo pilne, zawsze bardzo ważne, prawda, bo zawsze jest coś bardzo ważnego do zrobienia. I ten główny element podstawowy, fundamentalny w MLM-ie, czyli ten element zapraszania ludzi, dzwonienia do ludzi, nie jest przez nich realizowany w takim wymiarze, w taki sposób, żeby przynosił rzeczywiście efekty. Dlatego wierzę, że sposobem, bardzo dobrym sposobem tutaj mogą być małe zespoły, malutkie zespoły. Wspominałem, mówię tu parę dni temu na Kikowym Szlaku, takich ewentualnie trzyosobowych zespołach, takie telefoniczne trójki. Można organizować się w trzy osoby. Oczywiście może być więcej, mogą być cztery, może być pięć, ale takie trzy osoby, jeżeli się zobowiązują, że siądą i będą dzwonić, ustawią sobie czas wcześniej, ustawią sobie parę terminów na to dzwonienie, to mogą ustawić tygodnie pracy sobie tak naprawdę. Tygodnie pracy, spotkań i rozpocząć coś naprawdę wielkiego. I to nie chodzi o to, żeby ustawić taki telefoniczny zespół na stałe i teraz przez 5 lat będziesz w trójkę z jedną i z drugą swoją nogą dzwonić. Nie, nawet wcale nie o to chodzi w ogóle. Chodzi o to, żeby dzwoniąc, ucząc jednocześnie, nauczyć tych ludzi, prawda? I oni się naucząc będą w stanie za chwileczkę tworzyć kolejne zespoły z kolejnymi ludźmi. A równolegle dzwoniąc, ty sobie zmieniasz na kolejny zespół, ty sobie kolejny zespół tworzysz. Wierzę, że jest to sposób, dlatego, że po części sprawdzaliśmy to 2-3 lata temu, kiedy robiliśmy te telefoniczne zespoły. One były co prawda liczniejsze trochę wtedy, ale okazało się, że jeszcze tam szóstka, ósemka czy dziesiątka, to jest kiepsko, to ten znów z nim telefon do kogoś dojdzie, prawda, to często było tak, że jedna osoba wykonywała 70-80% telefonów, zresztą to było zawsze przekładane na lidera, ale jeden miał telefony i tam ten nie miał, ten coś tam miał. Chodzi o to, żeby to naprawdę miało efekt, żeby to rzeczywiście przyniosło efekt. Lepiej jest pracować w małym zespole, być przygotowanym do tego, naprawdę, mieć tą listę kandydatów, jak największą, ciągle dopisywać do niej ludzi, ale wierzę, że w tych zespołach może być znakomite rozwiązanie, czy powrót do tych zespołów, do małych zespołów, telefonicznych zespołów, może właśnie takich telefonicznych trójek. Tyle na dzisiaj. Wierzę, że w zespole jest lepiej, łatwiej może, pewniej, większa szansa, że pójdzie to do przodu, ponieważ czujemy zobowiązanie wobec siebie. Jeżeli się z kimś umawiam i mam z nim siąść, mam z nim coś robić, to po prostu muszę to zrobić, muszę przełamać swoje własne opory, lenistwo, przestawić priorytety właściwie, prawda? Tak po prostu jest, to jest siła właśnie, to jest siła zespołów, to jest siła pracy zespołowej. Dużo jakby dająca dużo większą szansę na pozytywny efekt, na dobry efekt, niż tylko samodzielna praca, bo tu trzeba naprawdę samodyscypliny. Oczywiście są ludzie, którzy potrafią się niesamowicie samodyscyplinować. Mają wielkie efekty, wielkie, wielkie wyniki. Ale tutaj w zespole jakby łatwiej jest nam się zebrać do kupy, łatwiej jest nam pójść naprawdę mocno do przodu. Do zobaczenia jutro na Kikowym Szlaku. Hej!